Dzień dobry, ja mam na imię Adam. Kolejny trip, kolejny vlog. Tym razem jedziemy hen nad morze, nasze polskie morze piękne. Także jesteśmy w drodze, mamy 1,5 godzinki do celu i tyle. A teraz niech moja żona coś powie, kilka słów od siebie. A ja nie będę mówiła, tylko pokażę. Pokażę krajobraz. Trasę. Myślałem, że coś innego pokażesz. Hotel Władysławowo. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Yes, papaj. Dzień dobry. Nasz pokoik, toaleta jest i prysznic, wszystko jest niebieskie. I papajowe leżaki. I tutaj zobaczcie, mąż pracuje już. Ktoś musi. Trzeba popracować chwilę, żeby potem móc iść pobrykać. Ej, uwaga. Tam nie widać, ale tam po drugiej stronie mamy morze. Popracuj. No to co, jesteśmy, witamy w kolejnym naszym vlogu i dziś jesteśmy w takim bardzo fajnym, sympatycznym miejscu. Mianowicie jesteśmy w Jastrzębiej Górze, nad morzem. Właśnie jesteśmy i mamy pierwszy kontakt z morzem w tym momencie. Jest bardzo miło, sympatycznie, tu jakiś punkt widokowy, ile? Dwójkę? Dwójkę trzeba wrzucić. Opłata za widok z lunety widokowej. Ale tam na razie na horyzoncie nic nie widać, co by można było zaobserwować tak bliżej. Tylko na razie morze, idziemy na dół. A 18 października, dzisiaj poniedziałek, także ludzi nad morzem już nie ma prawie wcale. I my sobie schodzimy teraz, zejście na plażę, pierwszy kontakt. Idziemy się przywitać z morzem, jak to mówią. Będziemy się witać z morzem, dobra. Tu ptamy jak gejsze. Mama tylko już muszelki zbiera. Pokaż muszelki tu. Czekaj, bo cień. Tu i tu jest taka jedna, duża. Co? Taka muszla koncertowa. Jesteśmy na samym czubku Polski. Najbardziej wysunięty punkt na północ naszego pięknego kraju. O czym informuje ta właśnie róża wiatrów, która tutaj jest za nami. To jakiś klif. Duży, ziemia się tu chyba obsuwa, no nie wiem. W każdym razie widać warstwy ziemi. Glina, ziemia. Idziemy wzdłuż plaży. No nie wiem, czy idziemy wzdłuż plaży. No jak? A gdzie? Możemy iść. Było z góry, trzeba wejść pod górę teraz. To już takie łatwe nie jest. Zuzia, jak tam? Dobrze. Dobrze. To pójdźmy. I widać nas w szybie, to jak... I drzwi się otwierają ze sobą. Ja
jest królewna. Bo ho, widać same krzoki. Polska złota jesień, tak, nad morzem. Nadmorska w dodatku. Śmiało, no, można powiedzieć. I jedzie jakiś samochodzik. Jadymy na hell. To jest po prostu highway to hell. To the highway to hell. Jadymy na hell. Jesteśmy na hellu, nie? Mama? No. Na wycieczce razem z żoną moją. Idziemy teraz na plażę na Cypel. No, życie tętni o tej porze roku. No, niestety, ale wiadomo, że jak już sezon się skończył, no to za dużo tutaj życia nie ma. No, ale przyjechaliśmy sobie poglądać, bo nie byliśmy tutaj jeszcze nigdy w życiu. I przy okazji naszej wizyty w Jastrzębiej Górze postanowiliśmy, że przyjedziemy na hell. No i właśnie jesteśmy. Zuzia chciała jechać na rowerze, ale jak zobaczyła, ile to drogi samochodem, gdy jechaliśmy, no to stwierdziła, że na tym rowerze jednak by nam to się nie udało. Moglibyśmy stracić cały dzień, a nawet więcej. W każdym razie jesteśmy na miejscu i idziemy. Nie ma się czego spodziewać. Czego? Nie ma się spodziewać jakichś cudów, jeżeli chodzi o jakąś bardzo słoneczną aurę. No, jesień nie jest. Podziwiamy za to piękne kolory i chłoniemy dużo jodu. Znajdujemy się na Cyplu. Na Helu. Początek Polski tutaj, jak głosi tablica na głazach. Wczoraj byliśmy na najbardziej wysuniętym punkcie na południe Polski, a dzisiaj jesteśmy na początku Polski. Także codziennie nowe wrażenia. Codziennie poznajemy nowe miejsca na naszym, na naszej... Codziennie poznajemy nowe miejsca naszego pięknego kraju. O, właśnie tak. Nie? No? Tak, dokładnie tak jest. To nic, że nie ma słońca dzisiaj. To nic, że wieje wiatr w oczy. Ale za to nie ma tutaj ludzi. I to jest piękne, że możemy podziwiać te krajobrazy bez zgiełku. No, nie przesadzam. Wysep Helski. Jesteśmy na samym Cyplu. Na samym tym paluszku takim tam. Takim, o tu. Na cypelku. Na cypelku. Idziemy, bo Zuzia... Zuzia tutaj muszelki chce sobie pozbierać. Muszelka, muszelka. To jest największa muszla na razie. No, ekstra. Nie ma większej, na razie jest ta. Czyli udany połów. A ten mały taki czarny punkt to jest właśnie Zuzia. Zbiera przez cały czas jeszcze muszelki. Ale chyba już zaraz to przyjdzie. Szysza. No. Chcesz? Łatwo. Kakao. No. Jak w sezonie turyści są niegrzeczni, to tutaj pan z armaty na nich. Filuje. I uspokaja. Pacyfikuje.
magnesowo i z helu magnes też oczywiście trzeba wziąć i kupić, tylko jakiś lekki, żeby nam do ściany się przykleił, bo... Nie no, myślę, że takie właśnie. No właśnie, takie. No. Bo na całym, nie? Całym, no. A tylko który? Czy chcesz taki? Ja wybierz ty. Latarnia morska na helu. Idziemy zobaczyć, jakaś garstka ludzi tam jest, ale stoją, czekają. Nie wiem, czy tam będzie można wejść do góry dzisiaj. Pójdziemy, zobaczymy. Zuzia, no chodź. Na te baby zawsze trzeba czekać. Zachowujemy się naturalnie. No, 100%. Jak mu ciepło. Kaca ma. Kaca. Idziemy na dół, czy gdzie? Czy idziemy tam? Spójrz, czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. A idę do morza. Idę się kąpać. Morsowanie. Jak się mors świn rozbierze, przestań się wygłupiać, Adam. O! I jak wyrzuciło pięknie już muszle. Na dzień dobry, dwie piękne muszelki. I następne. I leży. Można ciszej? Leży. Można ciszej? Ty, ale dzisiaj jest ciepło. Chodź tu bliżej morza. No i wszedł. I zmoczył sobie całe drasówki. Leży se foczka. Wygrzewa się. Pokaż mi swoją muszelkę. Zobacz, jakie piękne. Nikt nie ma takiej muszelki jak ty. W worku z chusteczek. No. Figurami, nie? Co? Masz chyba wcześniej z tymi figurami, żeby lepiej, nie? Co wcześniej? Jeszcze raz ty taki dobry.
i pokój niech będzie na świecie. Jaka figura? Czekaj. Okay. Robimy pociąg za parą wodą. Przecież on nie ma włosów, kurde. No, doczepili mu tak jak ty czasami. Po ciosie. To ja zrobię, bo teraz jest też popis na to 007, nie? To już koniec naszej przygody w tym miejscu. Za pół godzinki ruszamy na Śląsk do naszego rybnika ukochanego. No i tyle. Fajnie było, miło, sympatycznie. Idziemy pożegnać się z morzem. Tak, trochę zaczyna kropić deszcz, także to będzie chyba błyskawiczny strzał. No i tyle. Błyskawiczna weryfikacja. 310, a tu 208 było. Nie, bo na dole jeszcze było 102. A. Rudy chyba.